Cześć, witajcie w Kogucie Łączce. Z racji tego, że staram się zwiększać swoją samowystarczalność, autonomię, inne tego typu zakresy, więc postanowiłem kupić urządzenie, które mi to troszeczkę pozwoli. A co ono potrafi? Potrafi zarówno jakby zrobić zwykłym śrutownikiem, ale jednocześnie, jak zapewniają chińskie filmy, tutaj mamy też chińskie napisy, że będzie możliwość zrobienia z tego mąki z przeróżnych ziaren. Dlatego dzisiaj chciałbym to przetestować, bo to dzisiaj przyszło prosto do mnie i sprawdzę, czy to po prostu będzie rzeczywiście działało, mieliło i czy to działa. Silnik się włącza, jeszcze nie wsypywałem ziarna, zaraz wszystko zobaczycie. Mamy tutaj pszenicę. Komora maszyny losującej jest pusta. Następuje zwolnienie blokady. I wszystko się wysypało dołem. No może nie wszystko, ale część. Włączmy maszynę. Zobaczymy, czy to coś zmieli. Pierwsze włączenie jest za luźno śruba dociśnięta, która się tutaj znajduje. Mamy coś takiego. Takie... No, dla kur by się nadało. Ale nam nie chodzi tylko o kury, bo to może na wiosnę. Ale nam chodzi przecież o zrobienie z tego mąki. Więc, jak zaleca producent, wsypmy to, tego tutaj więcej i powoli dociskajmy śrubę. Coś takiego. Ale tą mąką nie można nazwać. To jest takie... No nie wiem jakie to jest. Przypuszczę to jeszcze raz i zobaczymy wtedy. Przypuściłem to jeszcze raz. Ale tą mąką nazwać nie można. Chyba, że można. Po odsianiu. No tak. Po odsianiu można by. Zostają otręby. Ale jakbym jeszcze bardziej docisnął, to bym wtedy maszynę popsuł. Słychać aż metalowe jakieś dźwięki, jak dociskam za bardzo. No mieli. Można by to odsiać. I byśmy zobaczyli, no na pył idealny to nie mieli. Bardziej taka jak mąka kukurydziana, czy co to takiego gruboziarnistego. O, to się zgodzę. Ale to, no nie wiem, trzeba by mieć sitko. A sitka takiego drobniutkiego chyba nie mam. Aczkolwiek kuchenne, zwykłe sitko plastikowe mogłoby się sprawdzić. Z takiej ilości, o tyle co kot napłakał w garnku, odsiałem łuskę. Wyszło mi jej o tyle. Także o, tej łuski jest też co kot napłakał. Ale zobaczcie, jakie są oczka tutaj. To zwykłe sitko z dużymi oczkami. Jeżeli by mieć sitko mniejsze, to można by odsiać i mniejsze części. I byłoby mniej tych wszystkich otrąb. Dlatego trzeba się zaopatrzyć w mniejsze sito, nim wydamy werdykt co do tego. Ale jedno jest pewne. Pszenica jest ziarnem malutkim. Jeżeli byśmy użyli kukurydzy, to już by się zmieniły parametry tutaj pracy. Widzimy, że mieli to i na grubo, i na mniej grubo. Także to się może sprawdzić.
Tylko trzeba to testować, sprawdzać różne rzeczy. Pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda w środku. Tak naprawdę silnik jest w sumie tylko napędem. A to jest najważniejsza część. Tu jest korpus taki. Odkręcimy go, zaraz mi tu kuleczka wypadnie. Ale to zobaczmy, ile tam pozostałości zostało tego wszystkiego. Kuleczka nie wypadła. O! Coś takiego tu mamy. Jedno, o, wypadła jedna kuleczka, położymy ją tu. Jedno trze obo o drugie. A nie zniszczyło się to jakoś strasznie. Czerwone, płacze. I następuje mielenie proste, spada od góry, wjeżdża tu, tu jest wstępne tarcie na tej mniejsze, przerabia, potem wchodzi na te drobniusieńkie, a na sam koniec w te drobniutkie szparki. O, zobaczcie, jak to się tutaj kształtuje. O, za dużo. O tak. O i tak to tu, nie ruszę teraz tego, żeby obkręcić. Tu wjeżdża, wychodzi na zewnątrz, spada i jest tutaj w dół przerabiane. Także konstrukcja wydaje się prosta. Części zamienne u Chińczyków też nie są drogie. Myślę, że jeżeli się to nie rozwali, to posłuży dość długo. Widzicie, tu jest jeszcze sprężyna, która wypycha to, a my dokręcając tą śrubę, dokręcamy to. Kuleczka jest tutaj, nasmarowana cała w smarze, żeby to mógł być jakiś docisk w miarę. I możemy sobie tak regulować. Zasuwka. Możemy sobie dozować, ile tego chcemy, więcej, mniej, żeby wpadało nam. No i silnik stojak i wszystko. Także widzieliście, urządzenie proste, niedrogie, zapłaciłem za nie jakieś do 600 zł, dostępne na Allegro. Przetestujcie je sobie sami, jeżeli widzicie, jakie daje efekty. Napiszcie mi, może są jakieś jeszcze warte urządzenia, sprawdzenia, oglądnięcia, czy też zakupu do takiego malutkiego, niedużego gospodarstwa. Zapraszam do subskrypcji, zostawcie łapkę w górę, napiszcie mi, co o tym sądzicie i do zobaczenia. Cześć!